Konrad, witam Was serdecznie. 31 marzec. Oglądam się w lusterko, bo wiozę 3 choinki. Idealny moment na to, żeby dla ulubionych sandaczy zrobić gniazda. Pomóc im troszeczkę w tarle. Jadę na port. Umówiony jestem tam z Michałem. Michał też jakieś choinki chyba załatwi. Ma taką dużą 3-metrową. Zobaczymy, czy ją zapakujemy. O! Dużo miałem od Was zapytań dotyczących właśnie gniazd. Wiem, że tam we wrześniu działacie. Na jeziorach, super. Pomyślałem sobie, że wsadzę kolejne choinki i nagram film, który pokaże, jak można zatapiać choinki dla sandaczy. Przesuwa się ten aparat trochę. Sandacz w zasadzie już się trze. Gospodarstwa rybackie selekcjonują pierwsze tarlaki. W zasadzie na stawach karpiowych dokładnie ta selekcja tak samo już następuje. Szczupak w zasadzie w lutym już powrócił do tarła. Ta pogoda jest teraz też taka trochę w kratkę. Raz jest ciepło i temperatura szybko rośnie, a potem jest zimno. Pokażę Wam naszą wartę. Dojeżdżamy do mostu Królowej Jadwigi. Zobaczymy, czy tam się uda zastypować. No, poziom wody jest ok. Chyba płyniemy tam za most. Nie wiem, czy będzie widać, bo muszę prowadzić. Wsadzić gniazda. Dobra, resztę Wam opowiem już na trasie, już podczas wsadzania gniazd. Muszę zadzwonić do Michała. Ja już tutaj skręcam na wartę. Do potem. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo taka brązowa woda jest na warcie. Też jest dużo zanieczyszczeń tego typu. To jest pewno połączenie jakiegoś glonu, jakiegoś biologicznego zanieczyszczenia z... No niestety wiosna też trochę niesie. I też było ostatnio kilka podtruć. Ale brązowa woda jest. Akurat służby się wodują. Często przy ożywianiu teraz terenów nadwarciańskich można zobaczyć patrol Policji Wodnej. No! Pytają, czy będziemy sadzić.
zawsze przy smyku tu jest płyciej. Zobaczcie, 0,7 nawet. No i potem wiadomo, głębiej. O, już zrobili pomosty. Zobaczymy, co się dzieje. Czy w ogóle odnotujemy gniazda? Zaraz one się powinny pojawić. No, widać, że jak policja wpłynęła, to niektórzy się zwijają. Niektórzy kończą łowienie właśnie. Właśnie to jest ta pora, kiedy stwierdzili, że już czas, że już się nałowili. Tutaj coś widać. Tutaj też wsadzaliśmy gniazdo akurat w tym miejscu. Być może właśnie to jest odczyt tego wszystkiego. Dobrze. Trafiliśmy na miejsce w zasadzie. To już nie jest tajemnica, więc można oficjalnie pokazać. Wędkarze wiedzą, gdzie są gniazda. Tak wygląda nasz porcik. Nieduży. Tutaj jest taka instalacja roślin. Wędkarze łowią. Pokażę wam jeszcze raz, jak wygląda ten port. Tam jest połączenie z rzeką główną, z nurtem. Na gniazda wsadziliśmy blisko tutaj umocnienia, ze względu też na to, żeby była bardzo daleka odległość od brzegu, żeby nie kusowali. Chociaż są tacy, którzy na okonia 30 gram główkę zakładają. Niestety z tych gniazd dużo sondaczy było wyciągniętych. Są tacy, którzy potem je wypuszczają, natomiast my apelujemy o to, żeby jednak w ogóle nie łowić. Bo te sondacze są w stresie. I większość z nich nie dopływa do gniazd, żeby dalej pilnować. Dno jest w miarę muliste. Tu mamy teraz 1,5 metra głębokości. O, jakaś ładna rybka się pokazała. Jesteśmy też w miejscu, gdzie są gniazda. Piękna rybka. Prawie 9 stopni temperatura. Mamy koniec marca. Szczupak w zasadzie już się tarł od lutego. Jeszcze niektóre podchodzą do tarła. Sander w zasadzie do tego tarła się przygotowuje. Już gospodarstwa rybackie w zasadzie tarlaki przygotowują do tarła. Naturze on już też interesuje się tarłem. No i my mu chcemy w tym pomóc, zając gniazda. Generalnie w porcie mamy dno muliste i też Polski Związek Wędkarski na przykład
uznawał, że to nie jest dobre miejsce na to, żeby wsadzać gniazda i tak dalej. Różne analizy tutaj były poczynione, badania, które były potrzebne do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie jest najlepsze faktycznie takie miejsce. Uznałem, że to z kilku względów, bo są tutaj miejsca bardziej twarde, natomiast są to zupełnie miejsca odkryte. Tu miał być monitoring, też podczas rozpoczynającego się sezonu zaczynają się tu prace. Coraz mniej jest tych wędkarzy, czyli jest coraz większy troszeczkę spokój tutaj. Natomiast gniazda były tak specjalnie skonstruowane, może zrobię jakąś przebitkę, wam pokażę w jaki sposób, takie długie nogi miały, żeby w tym mule te nogi jakby się utwierdziły, a cała platforma była nad powierzchnią właśnie tego mułu. Witamy was serdecznie. Zimno jest, dzisiaj trochę, minusowa temperatura, ale kontynuujemy program rewitalizacji rzeki Warty. Czekamy jeszcze na zespół. No i co? I będziemy wpuszczać do sandaczy te gniazda, żeby w naturalnym procesie ten sandacz tutaj przyniósł nam naturalny wylęk. Sandacza jest może nie już aż tak trudno pozyskać, są gospodarstwa, które już jakby się zajmują produkcją sandacza, natomiast naturalny wylęk ma no zdecydowanie lepsze cechy dla tej rzeki. No i przede wszystkim on będzie cały czas już kontynuowany. Te gniazda osadzimy w wybranych miejscach. Nie wiem, czy na razie będziemy mówić o tych miejscach ze względu na bezpieczeństwo tarlaków. Będziemy potem zbierać środki na to, żeby te tarlaki wpuścić tam pod te gniazda. Oprócz tego, które napłyną w naturalny sposób, to żeby zwiększyć tą obsadę, żeby jak najwięcej tego tutaj naturalnego tarła mogło się odbyć. Mam nadzieję, że sandacze się już samce umawiają na randki z samicami, bo no, zmontujemy im tutaj sypialnię na naszej Warcie. No i co, pozdrawiamy. Będziemy na bieżąco wam pokazywać, jak ten proces będzie się odbywał. Pozdrawiamy z nad rzeki. I to jest technika. Dawaj, do góry, no zacznijmy. To kurde, w miarę jest okej, okay, no. Tutaj niżej. Tu jest mniejszy. Ale słuchaj, a nie lepiej przełożyć tak, żeby były te same liny po jednej stronie? Mamy pierwsze gniazdeczka dla naszych ukochanych sandaczy. Oby było jak najwięcej. Zobaczcie na echosondę. Zobaczcie, ile ryb jest w Warcie w tej chwili. Takiego czegoś jeszcze dawno, dawno tutaj nie widziałem. Także ryby napływają. Być może część z nich to z tego dużego zarybienia. Może właśnie osiadły sobie na opustoszałych miejscach. Bardzo nas to cieszy. Bardzo nas to cieszy. Warta odżywa. A my będziemy wsadzać gniazda.
Ryby są. Przypinać. Takie miejsca tutaj sobie upatrzyliśmy na gniazda. O, tu jest troszkę wyżej. Jest dziurka. To zapamiętajcie, bo tu jest dobrze przy tym. Bo jest górka, nie? Czyli to nie zamuli tych gniazd. Tu znowu jest dołek, tu są takie dołki i pagórki, nie? Ale będzie dobrze tutaj. Zwłaszcza, że jest ryba. Będzie dobrze. Będą gniazda, będą sandacze. Piękne miejsce wybraliśmy, tutaj osadzimy gniazda. Ale nie tak, bo wiem, gdzie jest. No. I co, i przody się będą rozszerzać, tak? No to by też było dobre. Nie wiem, czy nas musi coś trzymać. No nie, no sami się będziemy trzymać, bo... Stoły będą nas trzymać. Tak, stoły będą nas trzymać. Pasy, nie? Trzeba przełożyć. Przełóż pasy. Przekładamy tutaj górą. Tak. Tak, i ten pas do mnie idzie. A ten dolny. Pasami się już trzymamy. Próbuję tutaj. Nie, ja zaraz wejdę do ciebie. Bo my się tutaj nie będziemy mieli jak poruszać. Oni mają wiesz, gdzie stanąć. No, to pierwszego od nich ściągniemy, no. Ale to bardziej tam od dziobu, czy tak teraz? Nie, tak jak teraz stoimy. Ej, poczekaj. Według mnie. Ciut możemy się przesunąć na tył. Żeby... Na waszą stronę na łódkę. Na łódkę, tak. No to co mówiłem, o. I teraz jeden bym musiał łódkę rozszerzać. Słuchajcie, zasada jest taka. Jak będziemy mieli się wyjebać, to lepiej puścić to do wody, żeby stanął obojętnie jak, nie? Dobrze, próbujemy. Panowie do góry. Raz, dwa, trzy. I odpychamy. My trzymamy się liną, nie? My przełóżmy już, dobra, oni zaraz przełożą, nie? Dobra, ten linka musi być tak. Nie, pomiędzy betonem a gdzie. Nie, daj tak, daj prostszą drogą, bo to nie puści. Dobra. Ja za linkę wolę. Dobra. No. Puśćcie. Ja dość się tam palę. Michał, odpychaj. Przeszła i tak to na palę puścić. Ale sobie Michał jest poszedł. Tutaj wyżej ta strona, Marcin, od moja. Seba, odjedź. Przyciągam się. Jest dobrze. Dobra. Jest. Hop, wyżej. Gdzie wchodzi? Czekaj, Michał, poczekaj, mam tu ciężko. O! Zablokowaliście. Daj mi tutaj, pomiędzy. Tu. Będzie wam się blokować. Słuchajcie, jeszcze troszeczkę tutaj. Wiesz, o czym mówię? No jest to możliwe. Musisz na razie przełożyć. No, dobra. Może to gniazdo, to będzie pasowało. Patrzcie, to od razu tutaj damy. Żebyś ty nie odpłynął, ty musisz iść do tyłu. Dobra. Dobra, teraz uwaga, ja będę tu. I teraz łódkę waszą do tyłu odciągam. O, idealnie. Trzy. Wasza łódka od tyłu płynie. Do góry i krok zrób. No nie no. Postaw tylko te nogi na to. Rozumiesz? Na górę, żeby wszedł? Tak.
O, i teraz wejdź sobie do domu, no. Tak jest, i teraz będziesz miał moc. No właśnie. Poczekaj, tylko łódkę ciągnie, Michał. Ja pochnę, uwaga, bo to jest gondola. Noga, ta twoja noga, żeby przeszła, dobrze, jeszcze raz. Żeby ta noga teraz przeszła za łódkę. O, i pasuje, mamy. Puszczaj, Maciej. Tutaj? Tak, żeby ta noga przeszła, o. Przeszła jeszcze ta. Rozumiesz, co to chodzi? Ciągnie, Michał. O, już ustawiam, dobra jest. Puszcz, ty puszcz. Puszczaj, Maciej. Pasuje. Stoi. Te łódki są tak rozwalane po tym. Ściągnij mnie, żółtą miną. Tylko zostawimy następny, nie? Poruszają się, nie tak jak szczupaki, że na cemencie wiszą i uczą się dopiero pływać, dopiero im te płetwy, że tak powiem, z tej ogólnej dookoła łąki powstają, ale nie są ruchliwe. Zaraz potem, po około właśnie 6 dniach, to zależy od temperatury, ale zakłada się, że w 6 dniach one pobierają zooplankton, a zaraz potem larwy. Takich larw tutaj w porcie jest bardzo, właśnie bardzo dużo. Lubią dno muliste, właśnie sandacze młode, które wyszukują tam właśnie larw. I to jest to miejsce, w których tych larw właśnie tutaj jest bardzo, bardzo dużo. To po pierwsze. To trochę o sandaczu może powiem. Żeby sobie poznać w ogóle zasady funkcjonowania czy też rzeki, czy też w ogóle ryb. Sandacz zaczyna tarł od kwietnia w zasadzie do czerwca. On już w tej chwili jest. Są tu rzucone oprócz gniazd już pierwsze choinki. My się spotkaliśmy tutaj z Michałem, żeby wrzucić kolejne. Pokażemy wam, w jaki sposób to się robi. Dokładnie, tak. A to już? Czy... Tak jest, już możesz pierwszą. A od razu. Nawet bliżej łodzi. Oto co można zrobić fajnego z choinkami.
normalnie jak takie marzanny zimowe. Ale fajnie, fajnie, idealnie. Fajnie to wygląda. No to sandaczyki będą miały teraz. Nowe posłanie. O kurwa, to jest fajne, no. Coś się dzieje. To się zaczyna dziać. Wędkarzy oczywiście nie brakuje. Dlatego nie chcieli pewnie, żeby wykluczyć port. Dużo ludzi łowi. A tu się ryba magazynuje w zasadzie tylko po to, żeby przygotować się do tarła. Sam para sandaczy w zasadzie ugniata takie gniazdo. Fakt, że i na twardym dnie, albo tam, gdzie są jakieś roślinki, właśnie jakiś taki substrat, do którego może się ta ikra przykleić. Idealnie by było wręcz obciąć choinkę w pół i tą drugą, tą płaską powierzchnią dać na dno, a tą, żeby sobie na tych gałązkach właśnie do góry dać, żeby na tych gałązkach sandacze składały ikrę. To jest idealny substrat do tego, żeby ta ikra się tutaj właśnie przyklejała. Też mogą wykorzystać potem ten substrat oczywiście inne gatunki. Zobaczcie, choineczka. Ta jest akurat fajna, bo z tej igliwie w ogóle nie spada. My akurat obciążamy. Ostatnio nie obciążaliśmy. Trochę czekaliśmy na to, aż później niestety zamokną. A teraz będziemy mieli pewność, że w tym konkretnym miejscu, w którym chcemy, to ta choinka zatonie. W niedalekiej odległości są gniazda stworzone z takich potężnych palet, również obciążone 30-kilogramowymi, nierzadko 40-kilogramowymi ciężarkami. A tutaj dokładamy nowego substratu i on jest super na ikrę, żeby się do niego posklejała. I on jest też fajny, idealny wręcz dla wylęgu, który się chowa w tych gałązkach. Sandacz na samym początku nie pływa, nie jest takim ruchliwym, nie jest taką ruchliwą larwą. W zasadzie po 6 dniach dopiero budujemy. Zaczyna żerować. O, mamy super. Pierwsza jest. Dokończę o tym sandaczu wam. Po 6 dniach dopiero zaczyna pobierać pokarm. W zasadzie na początku małe sandaczyki odżywiają się zooplanktonem. A po niedługim czasie larwami. I tutaj te miejsce, mimo tego, że to nie jest to, nie jest to twarde miejsce z twardym dnem, to jednak tu jest bardzo, bardzo dużo larw właśnie. Tutaj się ryby gromadzą z tego tytułu, żeby te larwy tutaj jeść. Jest tu trochę mułu, dlatego gniazda mają takie wysokie nogi. Może pokażę wam zdjęcie. Ale ten muł daje właśnie bardzo dużo pokarmu. I przepływają tutaj ryby nie tylko na zimowisko, ale także na właśnie te pierwsze żerowanie na larwach. Po około roku czasu w zasadzie sandacz osiąga 15 cm. W zasadzie w drugim roku podwaja tą wielkość, więc już ma 30. Stosunkowo szybko rośnie, jeżeli chodzi o rybę. Jest dlatego cenna pod kątem gospodarczym właśnie.
No i niektóre sandacze, samce wcześniej, osiągają już dojrzałość płciową w tym drugim roku i mogą przystąpić do tarła. Generalnie sandacz, który ma kilogram, potrzebuje 3 lat, żeby żyć. A taki, który ma 7, to potrzebuje... Taki, który ma 3 kilo, to potrzebuje 7 lat. Zobaczcie, więc szanujmy też te ryby. Dalej, nie? 3, 4. Super. Od razu zatnęła. Ta ma fajne igliwie bardzo. Ostatnia? Ostatnia. Ona ma doniczkę, czyli tylko przód. Samica, która ma 0,5 kilo, jest w stanie złożyć 30 tysięcy jaj. Taka, która ma 3 kilo, już 700 tysięcy jaj. No i są takie oczywiście większe ryby, ponad 1 000 000 potrafią złożyć. Po 2 tygodniach w zasadzie następuje wylęk. To też zależy od temperatury, przy 12 stopniach. Teraz jest 9 stopni. Tak ją, o tam, dokładnie tak. Masz nową folię? Nie. Zdejmy tą folię, bo chcesz nagrodzić, ja. 3, 4. Ratuj ryby! Yeah! Niech im darzy. Niech się mnożą. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.